Poznaliśmy właśnie oficjalny raport o stanie czytelnictwa. Może to jest taki moment, który mobilizuje do tego, żeby ponownie zapytać, dlaczego warto czytać książki? Och, pewnie każdy na to pytanie odpowie inaczej. Każdy widzi w tym zajęciu coś innego i może większość czytelników też nie zadaje sobie pytania, co im z tego wynika. Z badań wynika bardzo dużo. Przede wszystkim widać wyraźnie zależność między czytaniem książek a innymi aktywnościami życiowymi. Tym, że czytanie przekłada się na wzrost naszych kompetencji w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim kreatywności i wyobraźni. Przekłada się w związku z tym także na naszą sprawność w pracy i lepsze podejście do spraw międzyludzkich, wzrost empatii, wrażliwości, a to czyni nas po prostu ludźmi szczęśliwszymi. Wszystko właściwie teraz zależy od młodych ludzi, znaczy jak trafiać do młodych ludzi, bo z badań wynika, że czytanie książek jest sprawą dziedziczoną. I w tej chwili fakt, że jedno z rodziców ma wyższe wykształcenie, przekłada się na to, czy dzieci czytają. Żeby dzieci czytały, to przede wszystkim powinni czytać rodzice. I to wynika z tych badań przede wszystkim. Wiele projektów, takich jak pierwsza książka mojego dziecka, jak zachęcanie rodziców do czytania codziennie małym dzieciom, to już sposób na to, żeby wychowywać nowych czytelników. Ale myślę, że ogromną rolę odgrywa także autorytet szkoły, kontakt z dobrą książką na etapie wczesnej edukacji. I temu poświęcona była między innymi dzisiejsza konferencja, na której podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i od tego roku wspólnie będziemy realizowali program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, a przede wszystkim zakupy. Zakupy do bibliotek szkolnych i publicznych i co więcej zakupy skorelowane, czyli takie, które pozwolą wspólnie bibliotekom tworzyć pewien profil dostępu do książki. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, no właśnie, to jest pierwszy rok od momentu wprowadzenia. Jakie są pierwsze efekty? Poza tym, że nieznaczny jednak, ale wzrost. Ja bym nie łączyła wzrostu, który wykazały te badania, z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, bo ten wzrost efektu, o którym mówimy dzisiaj, to raczej rezultat działań podejmowanych w poprzednich latach. Czyli w latach 2011-2013. Wtedy między innymi wzrosły nakłady na promocję czytelnictwa, infrastrukturę bibliotek, zakupy, a więc wszystkie te działania, które ministerstwo podejmowało także wcześniej, czterokrotnie. I to tu bym dopatrywała się przyczyn. Natomiast Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa tak naprawdę pokaże, co potrafi dopiero przy następnych badaniach za 2 lata. W ostatnich latach poszukiwaliśmy sposobów na to, żeby skutecznie przeciwdziałać zastopowaniu czytelnictwa w Polsce. Jakie są najskuteczniejsze sposoby? Czy to jest promowanie postaw czytelniczych, czy właśnie inwestycja, infrastruktura bibliotek, czy finansowanie książek dla dzieci? Ewaluacja tych wszystkich działań, które podejmowaliśmy, dopiero przed nami. Więc nie opieram się tutaj na twardych danych i badaniach, ale jestem przekonana, że ten wzrost to przede wszystkim pochodna wzrostu nakładów na czytelnictwo i wszystkich działań w ramach tego podejmowanych, ale także dużej zmiany, która zaszła w polskich bibliotekach. I mam tu na myśli nie tylko remonty i modernizację wielu z nich, wzrost liczby książek, które mają w ofercie, ale przede wszystkim inne postrzeganie pracy bibliotekarza, zarówno przez samych bibliotekarzy, jak i przez ich otoczenie. Bibliotekarze dzisiaj to już są inni ludzie niż kilkadziesiąt lat temu, a zadania, które wypełniają w bibliotekach, daleko wykraczają poza samą procedurę wypożyczenia książki i przyjęcia jej z powrotem na półkę. To ludzie, którzy potrafią bardzo aktywnie promować czytelnictwo i ja myślę, że tak naprawdę to zasługa tego nowego pokolenia bibliotekarzy, którzy są po prostu sexy. Ale jednak polscy bibliotekarze różnią się od tych szwedzkich. Jak długo jeszcze, jak dużo potrzebujemy czasu na to, żeby świadomość czytelnictwa w Polsce chociażby przypominała tę, która jest na przykład w Szwecji? Sięgnięcie pułapu czytelnictwa w Szwecji to zadanie dla pokolenia. Proszę pamiętać, że nasze
czytelnictwo jest efektem nie tylko takiej czy innej polityki lub jej braku ostatnich 20 czy 25 lat, ale pewnej ciągłości negatywnych zdarzeń, których dopatrywałabym się także w naszych doświadczeniach XX wieku, a zwłaszcza II wojny światowej. Proszę sobie uświadomić, że Polska, jak właściwie chyba żaden inny kraj w Europie, poniosła ogromne straty w zasobach bibliotecznych. I mam tu na myśli nie tylko biblioteki publiczne, ale także biblioteki prywatne. W Warszawie spłonęły księgozbiory. Co więcej, migracje ludności polskiej po wojnie, związane z przesiedleniami, spowodowały, że zostały porzucone księgozbiory prywatne ogromnej części polskiego społeczeństwa. Te zasoby książek przedwojennych na przykład, jakie może pani znaleźć w domowych bibliotekach, w czeskich domach, w Polsce są prawie nie do znalezienia. My nadrabiamy nie tylko zaległości wielu dziesięcioleci, ale także ogromne, ciągle rzucające długi cień konsekwencje dramatycznych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. To one zdecydowały o obniżeniu poziomu czytelnictwa w pierwszym pokoleniu wszystkich następnych, bo to jest właśnie dziedziczenie. No właśnie, nadrabiają teraz również szkoły. Na ile kwestia programu rozwoju czytelnictwa powinna być w rękach Ministerstwa Kultury, a na ile Ministerstwa Edukacji Narodowej? Ja bym nie formułowała w ten sposób tego pytania. Jestem przekonana, że każdy z ministerstw ma do wykonania swoje zadanie. I dlatego podpisaliśmy dzisiaj umowę o współpracy, żeby wspólnie pracować nad tym problemem. Bez edukacji, bez dobrych bibliotek szkolnych i programów skierowanych na szkolenie bibliotekarzy szkolnych i poprawianie jakości tych bibliotek, nie wychowamy młodzieży w duchu czytania. Bez programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie utrzymamy tego czytelnictwa w dalszych etapach życia ludzkiego. Oba ministerstwa muszą wypełnić swoje zadanie w tym zakresie i jestem przekonana, że potrafimy to zrobić. Czytanie książek jest swego rodzaju oderwaniem od rzeczywistości. Czy zdaniem pani minister jest to praktyka ekskluzywna? No cóż, no takie przeżycia może pani mieć też w teatrze czy na dobrym filmie. Czy w czytaniu chodzi tylko o oderwanie od rzeczywistości? Z badań wynika, że jest to jeden z częściej podawanych powodów sięgania po książkę. Ale myślę, że ważne jest też nie tylko to, że odrywamy się od swojej rzeczywistości, ale przede wszystkim to, że wchodzimy w inną rzeczywistość. Że talent pisarza pozwala nam przeżyć, doświadczyć myśli, uczuć i życiowych perypetii innych ludzi, które nigdy nie będą nam dane. Przeżywamy dzięki książkom 100 żyć. Talenty czyich autorów najbardziej uwiodły panią minister ostatnio? Ile to było książek przeczytanych w zeszłym roku? Mnie książki uwodzą niestety niesłychanie. I czynność pod tytułem czytanie książki jest jedną z podstawowych czynności na granicy w ogóle czynności fizjologicznej u mnie. Ja sobie nie potrafię wyobrazić dnia bez przeczytania przynajmniej 5 stron książek. Robię to właściwie bez przerwy. Podczas posiłków, bo jestem osobą samotną, więc nie muszę z kim rozmawiać, mogę poczytać podczas jedzenia. Podczas bardzo różnych czynności codziennych, podczas na przykład jeżdżenia na rowerku stacjonarnym. I czytam przede wszystkim w podróży, w oczekiwaniu na wyjazd pociągu czy samolotu. A więc przy każdej okazji. To wymaga oczywiście technicznego przygotowania. Od wielu lat czytam już książki elektroniczne, dlatego że papierowe są za ciężkie do dźwigania w takich okolicznościach. Ale to powoduje, że jestem w stanie przeczytać dobrze ponad 100 książek rocznie. I to jest bardzo różna literatura. Chyba najrzadziej sięgam po literaturę faktu, ale to nie znaczy, że nie, ale to jest jakby najmniejszy udział procentowy w moich lekturach. Sporo czytam współczesnej literatury aktualnie ukazującej się u nas i to przede wszystkim polskich pisarzy. Te ostatnie lektury to właśnie Matka Makryna, Nenela, czy ciągle jeszcze nie do końca przeczytane Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Uwielbiam też Joannę Bator i wielu innych pisarzy polskich. Sięgam chętnie po fantastykę i nie boję się przyznać do tego, że jestem namiętną czytelniczką Sapkowskiego i kocham kryminały.